Cześć, jestem tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na recenzję laptopa Huawei Matebook D16 2024. Standardowo zacznijmy od opakowania, no i obudowy. W opakowaniu tak naprawdę znajdziemy tylko laptopa oraz ładowarkę do uzupełniania energii. Jest to ładowarka zakończona przewodem USB typu C, dzięki czemu możemy jej używać także do ładowania naszych smartfonów, co na pewno przyda się w podróży, no bo wystarczy jedna ładowarka, tak naprawdę do kilku sprzętów jednocześnie. Obudowa laptopa jest wykonana naprawdę solidnie. Sprzęt prezentuje się elegancko. Mamy tutaj zastosowane aluminium w połączeniu z tworzywem sztucznym, żeby po prostu też całość nie była zbyt ciężka. Ta konstrukcja waży 1,72 kg, więc jak na 16-calowego laptopa naprawdę jest nieźle. Na górnej pokrywie mamy tylko logo producenta. Po lewej stronie z kolei jest USB-C 3.2, które będzie służyło nam zarówno do ładowania sprzętu, jak i do łączenia się z innymi urządzeniami. Poza tym mamy jedno pełnowymiarowe USB 3.2. Do tego jest złącze HDMI oraz gniazdo słuchawkowe. Po drugiej stronie mamy jeszcze jedno USB. Jest ono już jednak dość bardziej podstawowe, ponieważ jest to zwykłe, wolniejsze USB 2.0. Liczba złączy, powiedziałbym, że jest dość umiarkowana. Osobiście najbardziej brakuje mi tego, że nie mamy tutaj slotu na karty, ale no też na pewno nie każdemu jest to bardzo potrzebne. Od spodu mamy antypoślizgowe nóżki, które zapobiegają się przesuwaniu podczas pracy, do tego mamy odpowietrzniki, a także głośniki stereo. No i na przodzie mamy taką bardzo delikatną wypustkę, za pomocą której możemy otworzyć laptopa. Na uwagę na pewno zwracają tutaj dość mocne zawiasy, co jest na pewno zaletą w kontekście tego że sprzęt stoi stabilnie podczas pracy, jednak no z drugiej strony jedną ręką praktycznie jest niemożliwe otworzyć górną pokrywę, więc żeby dostać się do laptopa i cokolwiek na nim zrobić, musimy to zrobić dwiema rękami. No a po otworzeniu w górnej części mamy 16-calowy ekran IPS, jest on dość niestandardowo w proporcjach 16x10 i ma rozdzielczość 1920x1200 pikseli. Jest na nim powłoka matowa, do tego ramki dookoła są stosunkowo wąskie, przez co całość prezentuje się naprawdę fajnie. W dolnej części mamy klawiaturę, która łączy w sobie normalne klawisze do pisania, ale także klawiaturę numeryczną. Mimo dość kompaktowych rozmiarów udało się jeszcze tutaj zmieścić, co jest na pewno na plus, jeżeli planujemy kupić taki sprzęt do pracy biurowej. Klawiatura w moim egzemplarzu ma skok 1,5 mm, dodatkowo jest dwustopniowe podświetlanie klawiszy, co bardzo ułatwia pracę wieczorami. Warto jednak zaznaczyć, że podświetlana klawiatura nie jest dostępna w każdym wariancie tego sprzętu, tylko Matebooki z procesorem Intel Core i9 mają taki dodatek, a z i5 niestety już nie. W prawym górnym rogu tej dolnej części mamy jeszcze włącznik wraz ze zintegrowanym skanerem linii papilarnych. Ten skaner jest bardzo szybki, dosłownie w ułamek sekundy nasz palec jest rozpoznawany, co w prosty i bezpieczny sposób pozwoli dostać się do systemu. No, i ostatnim elementem jest touchpad. Ma on rozsądną wielkość do takiego codziennego korzystania. Oczywiście obsługuje różne gesty, co też może ułatwić pracę. A jakie podzespoły znajdziemy w środku tego sprzętu? Tak jak wspomniałem, do dyspozycji mamy różne warianty, jeżeli chodzi o podzespoły. Mój egzemplarz ma procesor Intel Core i 9, do tego 1 TB pamięci wbudowanej oraz 16 GB pamięci RAM. Dostępna jest także wersja z i5. I tam mamy do wyboru albo 8, albo 16 GB RAM. Pamięci na pliki może być natomiast 512 GB albo 1 TB. Poza tym różnią się tutaj też grafiki. Przy i9 mamy Intel Iris XE, przy i5 jest Intel UHD. Różne mogą być także baterie bo przy i9 mamy 70 WHz, a przy i5 jest 56 WHz. Przy i9, tak jak wspomniałem, jest też podświetlana klawiatura czego przy i5 niestety nie uświadczymy. Z innych parametrów, o których warto wiedzieć, to do dyspozycji mamy Bluetooth 5.1, do tego jest tak zwana antena Huawei Metal Line, która sprawia, że urządzenie ma lepiej łączyć się z internetem przy użyciu modułu Wi-Fi. Do wideorozmów z kolei mamy jeszcze wbudowaną kamerkę 720p, wystarczy ona do wideokonferencji, jednak na pewno nie jest szczytem techniki, i jakość obrazu nie będzie tutaj na pewno perfekcyjna. Producent stara się trochę podkręcić jakość i urozmaicić korzystanie z kamerki poprzez różne funkcje dodające nakładki na naszą twarz, czy chociażby odseparowujące tło. No ale gdy i tak przyjrzymy się twarzy, to na pewno najwyższej jakości tutaj nie uświadczymy. No dobra, teoria teorią, ale jak ten Huawei sprawdza się w codziennych zastosowaniach? A na to wszystko zależy od tego, do czego potrzebujemy tego sprzętu. W tym moim wariancie z i9 jest i tak bardzo dobrze i bez problemu jesteśmy w stanie korzystać ze wszelkich pakietów biurowych, ze wszystkich takich podstawowych aplikacji. Do internetu ten sprzęt również sprawdza się znakomicie, tak samo do oglądania filmów, czyli no typowo do domowych i biurowych zastosowań. Co prawda głośniki nie są tutaj jakieś bardzo wybitne, brakuje im trochę większej głębi. I ten dźwięk zdaje się być troszeczkę jakby tak spłaszczony, no ale też wielkiej tragedii nie ma. Tragedii nie będzie też, jeżeli uruchomimy bardziej zaawansowane aplikacje. Na przykład zmontowałem tutaj kilka filmów, jak najbardziej się dało, chociaż na pewno nie był to szczyt komfortu. Na pewno się da, na pewno jest to w miarę płynne, no ale na niektóre opcje, czy później właśnie na wyrenderowanie filmu, musimy zaczekać nieco dłużej. Tak więc no na pewno ten sprzęt nawet w tej niższej konfiguracji spokojnie powinien się sprawdzić do domowych czy właśnie takich biurowych zastosowań. A gdy chcemy pokorzystać z bardziej zaawansowanych aplikacji, z jakichś gier czy chociażby programów do obróbki filmów czy obrazów, no to czy to się nada, to wszystko już zależy od naszych preferencji oraz no, od naszej cierpliwości. Bateria przy takim codziennym użytkowaniu wytrzymuje około 7 godzin, jednak to też wszystko zależy od tego, co będziemy robić. Przy samym oglądaniu filmów czy samym pakiecie biurowym może to wydłużyć się nawet do 10 godzin, z kolei gdy będziemy chociażby montować filmy, to na baterii podziałamy jakieś 1,5 godziny. Podczas tych bardziej zaawansowanych działań warto też wiedzieć, że uruchamia się wentylator, który jest dość głośny, jednak to na szczęście faktycznie uruchamiają się tylko wtedy, gdy mamy nieco większe obciążenie sprzętu. Podczas codziennej pracy, podczas przeglądania internetu czy korzystania z pakietów biurowych. Ani razu podczas moich testów nie usłyszałem wentylatora. A jeśli chodzi o grzanie, to znowu jest ono delikatnie odczuwalne, ale tylko przy tych bardziej zaawansowanych działaniach, czy codziennym podstawowym korzystaniu ciepła praktycznie nie czuć. No to podsumujmy. Co warto wiedzieć o Huawei MateBook D16? Osobiście dość pozytywnie zaskoczyła mnie cena. Ten wariant, który ja testuję, kosztuje niecałe 5000 zł, co myślę, że jest naprawdę dobrą ceną. Szczególnie że podzespoły no nie są złe, mogłaby być tylko bardziej rozbudowana grafika. Do tego mamy świetnie wyglądającą, dobrze wykonaną obudowę, która już sama w sobie sugeruje, że ten sprzęt może być więcej wart. Do tego mamy skaner linii papilarnych, dobrze działającą baterię, oraz stosunkowo niewielkie rozmiary. I to wszystko sprawia, że może być to naprawdę fajna opcja. A jeśli potrzebujecie tego laptopa typowo do takich podstawowych zastosowań, to ciekawą opcją może być wariant z niższą specyfikacją, czyli z procesorem Intel Core i 5, 8GB RAMu i 512GB przestrzeni na pliki. Szczególnie, że ta wersja kosztuje niecałe 2800 zł. Myślę, że Huawei Matebook D16 2024 to naprawdę udany model, który znajdzie wielu zwolenników. Okej, okay, no na pewno nie będzie to sprzęt do profesjonalnej pracy. Do jakichś bardziej wymagających aplikacji czy gier, no ale bardziej do typowych zastosowań, jak najbardziej się to sprawdza. A co Wy sądzicie o tym sprzęcie, czy u Was by się sprawdził, czy raczej szukalibyście innego laptopa? Dajcie znać w komentarzach. Zajęcam także do łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!